Dzień dobry, Adam Guściora, a to są wydarzenia, wiadomości, fakty. Dziś jest 10 lutego, a to jest 41 dzień roku. Do końca roku pozostało 324 dni. Dokładnie 95 lat temu nadano prawa miejskie naszemu miastu Gdyni. Więcej na ten temat dowiemy się z reportażu Michała Miąskowskiego. Na mocy traktatu wersalskiego Polska uzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego. W jej granicach nie znalazł się jednak żaden większy port. Gdańsk miał być wolnym miastem, pozostającym pod kontrolą Ligi Narodów. Posiadanie portu było istotną kwestią dla dopiero co odrodzonego państwa polskiego. I tak już w 1920 roku zapadła decyzja o budowie portu w Gdyni. W ciągu kilkunastu lat mała rybacka osada przekształciła się w jeden z największych i najnowocześniejszych portów w Europie, wokół którego powstało miasto, które otrzymało prawa miejskie decyzją ówczesnej Rady Ministrów 10 lutego 1926 roku. Przez te 95 lat Gdynia rozwijała i rozwija się do dziś. Była i jest centrum wydarzeń historycznych oraz kulturalnych. Dla wydarzeń, wiadomości i faktów Michał Miąskowski. A co o Gdyni myślą członkowie naszej szkolnej społeczności? O tym Karol Rusak. Dla jednych Gdynia to miasto z morza i marzeń, a dla drugich to miasto kojarzy się z festiwalem filmowym, a dla trzecich z wakacjami. Jakie skojarzenia mają nasze koleżanki i koledzy, kiedy myślą o Gdyni? Sprawdźmy to. Pięknym morzem przede wszystkim, z na przykład rybami, łowieniem, z wędkarstwem. Mi się też Gdynia kojarzy z twórczością pięknych artystów, jak Belmondo. Generalnie bardzo lubię Gdynię. Trójmiasto jest bardzo cudowne. Sopot, polskie Los Angeles, no i tyle mam do powiedzenia. Gdynia mi się kojarzy z morzem, plażą, rybakami i to tyle w sumie. Gdynia mi się kojarzy z Janem Pawłem II, bo ją odwiedził. Gdynia kojarzy mi się z pięknymi plażami, klifem, rybactwem i to tyle. Gdynia jest pięknym rybackim miastem. Gdynia kojarzy mi się z takim popularnym człowiekiem w Gdyni, młody G, także z Rysią Peją, który zaśpiewał piękną piosenkę Arka Gdynia Rugby i z takim jednym pięknym sklepem na Świętojańskiej mi się kojarzy Gdynia. Polecam Gdynię. O tak! No to Gdynia kojarzy mi się z statkami, z plażą fajną, z mywami, które sobie latają po tej plaży, z Muzeum Marynarki Wojennej i z różnymi budkami, jakimiś frytkami, zakręconymi ziemniakami. No i jeszcze z morzem pięknym. Gdynia to bardzo piękne miasto, ponieważ ma bardzo ładny port i bardzo ładne budynki. Gdynia kojarzy mi się z naszym przepięknym klifem, z którego dać cudowny widok na nasze morze oraz super kawiarnie, w których można zjeść bardzo pyszne lody. Gdynia kojarzy się z rybami i z morzem. To samo zapytaliśmy również panią dyrektor, Annę Wilczyńską. O, ja jestem z urodzenia gdynianką. I to jest moja mała ojczyzna. To jest miasto, które jest bardzo ważne w życiu moim i mojej rodziny. I właściwie myślę, że mogłabym odpowiedzieć tak jak dyrektor szkoły. O rozwoju tego miasta, o tym, że jest innowacyjne, czujemy się jako szkoła jego częścią. Ale właściwie chciałam powiedzieć tak jako gdynianka, jako człowiek. Jako dziecko, które się w tym mieście urodziło i wychowało, że pierwsze skojarzenie mam takie emocjonalne, że zawsze kiedy wyjeżdżałam gdzieś w Polskę, na wakacje, w podróże, to kiedy przedstawiałam się i poznawałam innych ludzi, to jakoś tak z większą dumą niż inni, z Olsztyna czy z Torunia przedstawiałam się i byłam dumna, że jestem z Gdyni i zawsze wszyscy wiedzieli, gdzie jest Gdynia. To jest takie pierwsze skojarzenie. A jeśli chodzi o Gdynię w moim sercu, obszar Gdyni dla mnie ważny, to wspomnienia z dzieciństwa.
najważniejsze z tych wspomnień kojarzy mi się przede wszystkim z dziką plażą na Oksywiu. Bardzo często na nią chodziłam z rodzicami. Zbiegałam i wchodziłam po gorącym piachu. Już teraz nie ma tej skarpy. Nie ma już tak zakrytego wąwozu jak kiedyś, ale niedawno się tam wybrałam i zobaczyłam ten piękny bulwar, który jest, tę promenadę, więc myślę, że ta plaża i ta część bardzo odżyje. Więc dzika plaża na Oksywiu to jest to, co dla mnie było w Gdyni zawsze najważniejsze i kojarzy mi się z pięknymi czasami dziecka. A drugim elementem jest taki trochę polonistyczny też sposób myślenia o Gdyni, ponieważ zachwycił się tym miejscem dawno, dawno temu, na początku XX wieku, Bernard Chrzanowski, który opisywał wybrzeże. I ja też tym miejscem się zachwycam. Uważam, tak jak on, że najpiękniejszym cmentarzem w Polsce jest właśnie cmentarz oksywski, który z góry schodził aż do morza. Więc nie wiem, czy te skojarzenia innym jakoś pokryją się z innymi, ale te dwa miejsca są dla mnie szczególnie ważne z lat dzieciństwa i ze związków rodzinnych w Gdyni. Zdarzeń, wiadomości i faktów, Karol Rusak. Gdynia to nasze miasto, dlatego szanujmy jego historię, doceniajmy i pamiętajmy historię ludzi, którzy przyczynili się do powstania tego miasta. A ty ile wiesz o Gdyni? Sprawdź swoją wiedzę w quizie, do którego link znajduje się w opisie filmu. To idealna okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę przed 6. konkursem wiedzy o Gdyni, a ten już 17 lutego. To były wydarzenia, wiadomości, fakty. Miłego dnia.